To dzisiejszy odcinek nagrywamy z Düsseldorfu, tak, z domu Agnieszki, naszej znajomej, która zaprosiła nas tutaj na przyjemny bardzo tydzień takiego, no nie wiem, trochę odpoczynku, trochę dla mnie rozwoju przez odmianę, tak, jakieś zwiedzanie nowych, tak dla mnie nowych miejsc, bo dla ciebie nie tak. Chociaż ja też teraz... Wydaje mi się, że już też była w takiej miejscu, w którym kiedyś nie było, więc... No, dla mnie ten wyjazd jest pod hasłem swobody, więc tak, taki rozwój przez swobodę i w ogóle. No dobra, ale my dzisiaj ten temat, jaki mamy, to jest temat opłakiwania. Tak, była rozmowa, pogadanka w sierpniu chyba o świętowaniu. I tam trochę o opłakiwaniu już mówiłyśmy. Tak, dlatego że jakoś mam takie przekonanie na ten temat, że w NVC w ogóle ten proces opłakiwania trochę jest taką odmianą świętowania. Tak, jest świętowanie zaspokojonych potrzeb i niezaspokojonych potrzeb. To też jest dla mnie ciekawe tak językowo, nie? Że opłakiwanie jest rodzajem świętowania. Mm-hmm. Czyli rodzajem jakiejś celebracji. Takiego zwolnienia i zatrzymania się przy jakimś temacie? Albo jakiegoś, trochę mi się z jakimś rytuałem kojarzy. Czymś, co się powtarza w naszym życiu, nie? Tak, czymś, co jakoś też się bardzo mi kojarzy z takim byciem we wspólnocie. Mhm. Nie? Czy że jakimś częścią opłakiwania jest dla mnie to, że ja jestem widziana ze swoją stratą, ze swoimi niezaspokojonymi potrzebami przez innych. Mhm. Trochę też może, że jestem widziana przez siebie. No. Mhm. Tak. Mój wewnętrzny świat i jakąś wspólnotę wewnętrzną, nie? Tak. Wszystkie swoje kawałki. Jak mam takie karty NVC z potrzebami różnymi, z nazwami tych potrzeb, które na takich warsztatach stacjonarnych na żywo często rozkładam ludziom na podłodze, pokazuję i mówię, zobaczcie, tu są te potrzeby, zobaczcie sobie, jakie to są potrzeby, co to są za słowa, bo one niekoniecznie są takie jak w naszym takim języku potocznym, to chcę ci powiedzieć, że ta potrzeba opłakiwania jest taką, która najczęściej ludzi zatrzymuje. Mhm. I najczęściej ludzie się pytają, czemu to słowo tu jest i czemu ta karta tu jest. Tak. Ze wszystkich różnych potrzeb. Bo myślę, że... O, ciekawe, czy będzie słychać dzwony. Ciekawe, czy będzie słychać dzwony. Za oknem. No, bo tak jak w ogóle jakoś próbuję się zdefiniować potrzeby i znaleźć taki wspólny mianownik pomiędzy tymi wszystkimi słowami, jakościami, no to to, że one są budujące, że są uniwersalne, mm-hmm. że to są takie rzeczy, które nas motywują do działania, nie? I myślę sobie, że potrzeba opłakiwania jest czymś takim, który się trochę wyróżnia z tymi skojarzeniami, jakie my mamy często. Że wyróżnia się tak, że mamy takie skojarzenie, że to są same przyjemne rzeczy, tak. A to opłakiwanie się nie wydaje jakieś super przyjemne. Tak. Że trudno zobaczyć, w jaki sposób ono może być budujące na przykład. Trochę to wynika z takiej naszej kulturowej chyba narracji o takim idealnym świecie, w którym właśnie wszystkie potrzeby są zaspokojone i w którym nie ma dyskomfortu i nie ma smutku i nie ma trudnych emocji. Mm-hmm. I że my sobie wyobrażamy jakąś możliwość życia w takim świecie, w którym nie ma tego kawałka. Mm-hmm. I w ogóle sobie wyobrażamy, że to możliwe jest. I że to możliwe, no. I że to byłoby... Nie że wiem, coś że robimy to... nie tak, skoro nie żyjemy w tym nie świecie. Jest tak. Nie? Mm-hmm. W naszym życiu, no. Myślę sobie o takim jakimś porównywaniu swojego życia do tego wymyślonego świata, w którym nie ma właśnie tego trudnego czegoś. Mm-hmm. I to mi się bardzo kojarzy z tym, że we wszelkich jakoś ileś seriali, niektóre widziałam, a niektórych tylko słyszałam, zawierają taki odcinek o takim świecie, w którym właśnie nie ma tych trudnych rzeczy. I jeden, którym na pewno widziałam, to jest The Good Place.
To też go trochę Tak, oglądałam. Dobre Miejsce się nazywa po polsku chyba. I to jest zawsze taka sytuacja, w której okazuje się, że ten świat pozbawiony tych trudnych doświadczeń i emocji, albo oparty tylko na właśnie tylko na zaspokojonych potrzebach, bez niezaspokojonych, okazuje się wcale nie być jakimś miejscem, które przyjemne jest, które tak naprawdę zaspokaja nasze potrzeby i daje nam dobrostan. Jakoś bardzo mi się to też kojarzy z czymś takim, że to nie wygląda tak, że są takie sytuacje, w których mamy wywalił nam się mikrofon. Że to nie jest tak, że mamy takie sytuacje, kiedy są zaspokojone potrzeby i wtedy się cieszymy i świętujemy. I takie sytuacje, kiedy są niezaspokojone potrzeby i opłakujemy. Tylko, że najczęściej trochę to jest jedno i to samo. Tak, że to się jakoś tak splata w całość. No, że jedna sytuacja, chyba rozmawiałyśmy o tym też w tym odcinku o świętowaniu właśnie, z jednej strony przynosi do naszego życia takie doświadczenia, które właśnie są z tego, które świętujemy, za które mamy wdzięczność, które gdzieś jakoś nas wzbogacają, cieszą, karmią, a i jednocześnie to samo doświadczenie może być czymś, co wnosi do naszego życia trudność, jest bardziej z kosztów niż z zysków, nie? Jest jakiegoś, nie wiem jak ja bym to nazwała, z jakiejś takiej ceny, którą płacimy za różne rzeczy. I trochę myślę sobie, że nawet jeżeli ta cena jest tego warta, w sensie, że ja jestem jakoś usatysfakcjonowana tym miejscem, w którym jestem, to dalej jestem taki kawałek doświadczenia straty i doświadczenia tego, co się nie wydarzyło z powodu jakichś moich wyborów. Jak sobie myślałam o tym, że będziemy nagrywać ten odcinek, to miałam ochotę ci zadać takie pytanie, co teraz opłakujesz w tym momencie tutaj, w tym wyjeździe? Opłakuję takie momenty, że są takie rzeczy, które chciałabym móc przeżywać czy oglądać razem z moją rodziną, która została w domu. Nie, że są takie, jak wczoraj byłyśmy u Neandertalczyka, to sobie myślałam, że o, fajnie by to było z dzieciakami moimi pooglądać, albo jak jadłyśmy to pyszne śniadanie, to sobie myślałam, o, fajnie jakby tu Jay jeszcze z nami siedział i tak mógł po prostu, nie, że jakoś mam ten kawałek. Ja trochę mam taki kawałek opłakiwania tego, że tam w domu różni ludzie mi bliscy robią różne rzeczy. I ja z nimi rozmawiam przez telefon i opowiadają mi, co robią, ale nie biorę w tym udziału. Tak, to o takim czymś, że się kurka nie da być w kilku miejscach na raz. A no... Że a jak jakoś... jest, i, nie? I to przychodzi do głowy. Tak, że jak jakoś pielęgnujesz relacje z jedną osobą i bliskość, to równocześnie jak się do kogoś zbliżasz, to trochę w tym samym momencie się oddalasz od kogoś po to, żeby ta sytuacja była możliwa. No i że czasami można być jakoś większą grupą i razem być, nie? Więcej osób przeżywać coś, a czasami są takie bardziej kameralne wyjazdy i... Tak, ale też jak przeżywam, zobacz, coś więcej osób, to z drugiej strony nie przeżywam równocześnie czegoś jeden na jeden. No tak, tak, że to... Nie? Tak. Że w którą stronę bym się nie obróciła, to jest coś, co jest się coś... wydarza i coś, co się nie wydarza. Tak. O, to jest, podoba mi się, jak o tym powiedziałeś, że coś, co się wydarza i coś, co się nie wydarza. Czyli teraz się wydarza to, że jesteśmy tu we dwie razem? I jeszcze z Agą, i jeszcze poznamy jakieś nowe osoby. Tak, ale równocześnie są jakieś bliskie nam osoby, z którymi tu nie jesteśmy, są miejsca, w których nas nie ma. Tak. Nawet jak tu jesteśmy, tak jak dzisiaj wybierałyśmy na przykład, co zrobimy jutro, też ileś było, wiesz, miejsc, w które miałybyśmy ochotę odwiedzić, no a jakoś, wiesz, nie da się, nie? Tak, tak. Możemy trzeba wybrać. Nie? Myślałyśmy, że można by pojechać tam do Maastricht, można by pojechać nad morze. Można pojechać do Amsterdamu. Można pojechać do Kolonii. Tak. I jakoś jak o tym rozmawiamy, to myślę sobie o takim kawałku, że nam się kojarzy taka sytuacja wyboru z tym, że ja coś wybieram i jak to była tak zwana dobra decyzja, to jestem zadowolona
z tego wyboru i właściwie to już nie ma przestrzeni na myślenie o tym, czego nie wybrałam, albo co się nie wydarzyło. Albo, że w ogóle to się nie pojawia. Wiesz, że myślę, że to jest jakaś taka coś, co jest trudne, bo mamy takie wyobrażenia, że są takie wybory, które nazywalibyśmy, jak czasami z ludźmi gadam o tym, że chcieliby, żeby było tak, żeby na przykład czegoś nie żałowali, albo żeby że czymś nie tęsknili. Ja słyszę, żeby mieć pewność. Tak. Nie? I sobie myślę, kurczę, a jakby to było, jakby się po prostu jakby przyjąć, że się nie da w ten sposób. Znaczy jakby że to jest taki nierealny cel. Jakby przyjąć, że można wybierać i żałować, i tęsknić, i doświadczać niepewności, i jakoś, że nas to może nie paraliżować, tylko możemy i tak wybierać. Możemy nie mieć jakiejś takiej narracji nie wspierającej na swój temat, że w związku z tym, że to złe, że przeżywamy te emocje. Tak. I że to znaczy, że coś w takim razie źle zrobiliśmy, skoro odzywają się w nas takie emocje, jak żal, jak smutek, jak jakaś taka niepewność, nie? No, mamy takie wyobrażenie, że te emocje takie trudne i przyjemne, że one jakoś osobno się powinny wydarzać. I widzę, że takie, no jakoś wydaje się mi to być na bardzo powszechnym, uniwersalnym ludzkim doświadczeniem, że właśnie w różnych naszych momentach naszego życia mamy to trochę tak słodko-gorzko wszystko pomieszane i że tego jest w naszym życiu bardzo dużo. I trochę bym nawet powiedziała, że jakbym miała widzieć receptę na korzystanie z tego, co jest to przyjemne i fajne, to nie leży ona dla mnie w ignorowaniu tego, co jest trudne i bolesne i jakieś co się nie wydarza, tak, tylko raczej właśnie w jakimś przyjęciu tego i skontaktowaniu się tym, nie, że trochę to przeżycie tego opłakiwania dla mnie jest też czymś, co daje, jakoś uwalnia taką przestrzeń i energię na to, żeby doświadczać, nie wiem, radości, przyjemności, satysfakcji, nie? Żeby one były jakieś większe i pełniejsze. Jakoś tak daje, nie wiem, przychodzi mi do głowy powiedzieć coś takiego, że te emocje tam i tak są. Tak. Że to tam i tak wszystko jest. I trochę, że jakby ta energia, którą my wkładamy w to, żeby nie widzieć kawałka tego doświadczenia, po to, żeby ono było takie prostsze, jednoznaczne, bardziej uporządkowane, to, że ona może być energią, którą moglibyśmy włożyć w jakieś głębsze przeżycie kontaktu ze sobą. Że to trochę nakłada taką, robi jakąś taką warstwę pomiędzy tym odczuwaniem tego, nie? A tym, że ja to sobie uświadamiam i wydaje mi się, że, że tej warstwy się nie da nałożyć tylko na te kawałki, których byśmy nie chcieli czuć, tylko że to wtedy jest takie bardziej, wszystko jest takie bardziej przykryte. To mówiła o tym Brené Brown, że nie da się selektywnie wybrać, że się czegoś nie czuję. Wybrać, że się czegoś nie czuję, tylko albo nie czuję, w ogóle wszystko czuję mniej, tak? Albo wszystko czuję. I też myślę sobie, że nie ma dla mnie nic jakiegoś negatywnego w tym, że ludzie czasem wybierają jakoś trochę mniej czuć, bo to po prostu jest im trudno. Tak. Myślę bardziej o tym, na ile to jest świadomy wybór. A na ile to po prostu się dzieje, bo nie wiem, nie wiemy, jak to zrobić. Mamy taki nawyk, nie? Że tak to się robi. Mamy jakąś taką historię też, która się, myślę, często bierze z jakiejś takiej kultury albo naszych doświadczeń, że właśnie jak się przeżywa smutek, no to jakoś trzeba szybko temu zaradzić, nie? Że jak się jakoś, o, jest mi smutno, no to co mogę zrobić, żeby szybko przestało mi być smutno, albo co inni mogą zrobić, żeby mi, wiesz, że jak ja jestem tą osobą, która gdzieś towarzyszy osobie, której się zrobiło smutno, trudno, to trzeba ten smutek to, że jakoś coś z nim zrobić. Tak. No, więc myślę sobie, że to nie, że to no, jakby ogarniamy życie tym, co mamy do ogarniania. Tak. Więc to nie jest tak, że nie wiem. Jak mówisz o smutku, to bardzo przychodzi mi do głowy taki kawałek właśnie związany z towarzyszeniem drugiej osobie.
i ze wspólnotą, że w zetknięciu z doświadczeniem drugiego człowieka, trudnym doświadczeniem drugiego człowieka, możemy jakoś przyjąć tego człowieka z tym doświadczeniem, albo próbować mu to doświadczenie jakoś w jakiś sposób go od tego doświadczenia, nie wiem, jak powiedziała, odciąć. Jakoś, o, ale zobacz. Bądź szczęśliwy, ale nie? Ptaszek leci, nie? Wszystko będzie dobrze. Wszystko się ułoży. Inni mają gorzej. Nie musisz się martwić. Nie, ale nie żebyś smuć się. Aha, żebyś tylko takie problemy miała. No. Że to mi się bardzo znowu kojarzy z tą metaforą o trampolinie. I trochę metafora trampolinie brzmi tak, że życie jest jak skakanie te trampolinie i nie da się nigdy być, cały czas być w górze. I te momenty tego smutku i trudnego to są te momenty, kiedy my się trochę odbijamy na dole. No i jak komuś jakoś, jak próbujemy komuś tak zrobić, żeby się nie odbił od dołu, no to to nie powoduje, że on jest częściej w górze, tylko właśnie to, że ta trampolina przestaje się poruszać. Nie? I że ten proces się jakoś zamraża. Mam tutaj taki cytat, który wysłałam ci, bo znalazłam go jakiś czas temu, jak myślałyśmy o tym, że będziemy ten odcinek nagrywać. I to jest coś, co tutaj jest podpisane na tym cytacie, że to Nick Cave. Wydaje mi się, że jeżeli kochamy, to równocześnie opłakujemy. To jest, tak to działa. Miłość i opłakiwanie są na zawsze złączone ze sobą. Opłakiwanie jest brutalnym przypomnieniem o głębi naszej miłości i tak jak miłość, nie da się tego opłakiwania jakoś non-negotiable, czyli moim zdaniem, że nie da się go wybierać. I trochę dla mnie to jest o tym, że jakoś to, że mam co opłakiwać, jest ogromnie jakimś, wiesz, przypomnieniem o moim bogactwie i obfitości. Nie? Przypomnieniem o tym, że coś dla mnie ma sens, że na czymś mi zależy, że coś jest dla mnie ważne. Że w ogóle to było częścią, jest mojego częścią życia. Twojego życia. Nie? Że coś było mi dostępne. Albo, że jest w ogóle coś, za czym tęsknię, na co czekam, że w ogóle jest taka perspektywa, nie? Czyli, że tak. Jest jakaś nadzieja na coś, skoro ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że to może być częścią mojego życia, nawet jeżeli to jeszcze tak, nie jest. Tak, bo nie? Może być tak, że opłakujemy coś, co się nie wydarzyło, ale bardzo tego chcieliśmy. Chcielibyśmy, żeby się, nie wiem, jakoś stało częścią mojego doświadczenia. Tak, ale generalnie jedyny sposób na to, żeby nie doświadczyć opłakiwania i straty, to jest to, żeby nic w naszym życiu nie było wartościowego. No tak. W zasadzie jak nam na niczym nie zależy, nie? Tak, to wtedy nie doświadczamy straty, ale trochę powiedziałabym, też nie doświadczamy za wiele miłych rzeczy. Albo się jakoś staramy ich nie doświadczać, bo trochę nie wiemy, jak to zrobić, jakbyśmy to stracili, to może lepiej nie będę się w coś, wiesz, angażować, czegoś chcieć. Tak, może nie będę się raczej jakoś do czegoś przywiązywać. No bo co będzie, jak wtedy to stracę? Że gdzieś w tym takim niekontaktowaniu się ze stratą, nie wpuszczaniu, jakoś niezauważaniu tego, że to w ogóle jest część życia, to jest, wydaje mi się, że jakiś lęk właśnie przed tym, że nie wiem, czy sobie poradzę z tą stratą. Jeżeli ona w końcu się wydarzy, nie? No to jak mówisz to w ten sposób, to mam takie, wiesz, światełko mi się zapala, że ten moment, kiedy ja się nie kontaktuję ze stratą, to czuję lęk i nie chcę jej jakoś dopuszczać, to wydaje mi się, że najczęściej jest związane z tym, że w moim życiu już jest bardzo dużo strat, z którymi już sobie nie radzę. Nie? Czyli, że trochę mi przychodzi do głowy, że też to, że w tym, wiesz, na tej liście potrzeb NBC jest to opłakiwanie, to trochę dla mnie pokazuje, że to jest jakieś też doświadczenie, które my w jakiś uniwersalny sposób mamy i w uniwersalny sposób jesteśmy w stanie je przeżywać.
Nie, jeśli mamy bezpieczne otoczenie, bezpieczne doświadczenie i że trochę tracimy tą pojemność na stratę, ale nie dlatego, że po prostu ktoś tak ma, że sam z siebie wie, że się tego boi, tylko po prostu dlatego, że tych strat w naszym życiu było tak dużo. Tyle. I może też właśnie dlatego, że one nie zostały zobaczone, uznane jakoś, wiesz, że jakoś nam ktoś w tym nie towarzyszył w taki sposób, który by dawał nam znać, że ma to sens po prostu przeżywać stratę. Znaczy, że to jest jakieś naturalne, jest okej, okay, nie? Tak. Więc myślę sobie, że jeżeli jest taki moment rzeczywiście, że boję się zaryzykować, boję się zaangażować, boję się przywiązać, bo boję się straty, to to pytanie, to jaką stratę ja teraz opłakuję, której właściwie nie opłakuję. W takim sensie, że co już ten proces opłakiwania jakoś się gdzieś, nie wiem, zatrzymał? Nie? To jakoś to jest dla mnie pytanie, które przed jaką stratą w moim życiu, która już wydarzyła się, ja jakoś się bronię przed kontaktem z tą stratą? Która strata jest dla mnie jakoś za trudna właśnie do jakoś opłakania? A może ich było, wiesz, po drodze jakoś dużo? Może one nie były takie, wiecie, bo też myślę sobie, że z tym tematem opłakiwania nam się od razu włącza takie duże tak, opłakiwanie sprawy. Rozstania, straty śmierci, jakiejś osoby bliskiej. Tak. I pracy. Wiesz. Jakieś możliwości życiowych duże. Tak, nie wiem, choroba, nie? Żeby jakaś strata sprawności takiej. Jaką się miało do tej pory. I tak, i to mi się bardzo jakoś łączy z tym, że myśmy celowo zaczęły od takiego mówienia o tym, że właśnie można opłakiwać to, że się wyjechało na fajny wyjazd i odpoczywamy, ale są ludzie, którzy z nami nie wyjechali, są ludzie, którzy zostali w domu, oni tam w domu może jakieś też fajne rzeczy robią, a nas tam nie ma. I że to w zasadzie jest część codzienności. Znasz takie, wiesz, taką filozofię, co się martwisz tutaj, masz tak dobrze, a tu ci źle. Znam taką filozofię, że dzieci w Afryce głodują, więc w ogóle i że, wiesz, i że mam problemy i nie mają gorzej świata. No, znam. I że to jest taki sposób na jakoś pewnie wsparcie mnie w zobaczeniu tego, próbie wsparcia mnie w zobaczeniu tego, tych zasobów, które mam do dyspozycji w moim życiu, tylko jednocześnie robione w taki sposób, który za cholerę mnie nie wspiera. Tak, i myślę sobie, że znowu jest jakoś nie ten timing, nie? Tak, że może za chwilę bym chciała przejść do tego momentu, ale wolałabym, żeby się jednak ktoś jakby uznał to, że tak, można żyć w, nie? Mieć to wszystko i jednocześnie chcieć coś opłakać, tak. I przychodzi mi do głowy, że to takie dążenie do tego, żebyśmy nie mogli opłakiwać różnych rzeczy i narzekać na nie, też często wiąże się z tym, że ktoś nie może pomieścić mojej straty, bo ma już swoje, które są. Swoich dużo. No, że tak. To wszystko jest gdzieś o tym. Wydaje mi się, że nagoskie siostry w jakimś odcinku swojego podcastu używają takiego określenia, nie wiem, czy to do złości używają, czy to, ale to mi się bardzo z tym opłakiwaniem kojarzy, że my mamy jakieś takie całe szafy pochowane takich strat, które nie zostały uznane i opłakane, że mamy w naszej kulturze bardzo dużo tych rzeczy. W Stanach to jeszcze w ogóle sobie myślę, że jest takie to keep smiling, nie? How are you? I'm fine. I że się w ogóle nie gada. Tak, ale ja myślę sobie, że może my trochę mamy jakieś tradycje. Bo w naszej kulturze to my mamy tradycję narzekania i myślę, że to jest jakiś taki nasz substytut opłakiwania. No dobrze, to jest dla mnie też pytanie, czym się różni jedno od drugiego. No. Ale jakbym chciała tej piwnicy i lodówce i szafie. No, dokończ, tak? Sorry. To, że jak mamy całą szafę i piwnicę tych rzeczy do opłakania, to tak naprawdę bardzo trudno, że to gadanie o tym, jak pomieścić te kolejne, to tak naprawdę my nie potrzebujemy kolejnych doświadczać i się uczyć z nimi sobie radzić, tylko jakoś zatrzymać się i w ogóle jakoś zrobić miejsce w swoim życiu na te, które już się w naszym życiu do tej pory wydarzyły.
A czasem otworzenie tej szafy i zobaczenie tych wszystkich rzeczy jest bardzo trudne, no bo właśnie mamy taką obawę, że one się wszystkie wyleją naraz. Wysypią, nas przygniotą. Tak, że ich jest tak dużo. Ja słyszę, jak ludzie mówią, że jak zacznę płakać, to się rozpadnę, to już tego nie przerwę, że jakoś to jest taki strach przed tym, że to wszystko jakoś zaleje, nie? Że trudno mi będzie funkcjonować, a przecież mam taką codzienność do ogarnięcia, nie? Tak, i nie wiem, ile mi będzie, czy mi będzie tydzień trudno funkcjonować, czy miesiąc, nie? Jakby ile to potrwa. Tak. No, więc wybieramy czasem taką opcję, żeby jednak tą szafę zamknąć. I tam nie zaglądać. I tam nie zaglądać. No. Bardzo cały czas od któregoś momentu mam w głowie to the cave you fear to enter holds the treasure you seek. Tak, no. Czyli jaskinia, do której boisz się wejść, ma w sobie skarby, których szukasz. Jakieś skarby, w sensie w ogóle skarby dla ciebie. Tak, myślę sobie, że to ta jaskinia opłakiwania i straty i kontaktu z tym. Ma było dużo skarbów. Dla mnie ona jest takim taką ma moc oczyszczania. Nie? Że jak ja to zobaczę, otworzę, uznam, wpuszczę, to jednocześnie wypuszczam. Wiesz, że robię miejsce. Że dla mnie jakoś jak słucham tego, to myślę sobie, że robi się jakiś ruch. Tak. Nie? Jakieś życie do tego wchodzi. Tak. I że to życie i ruch powoduje, że różne rzeczy stają się możliwe. Niedawno jakoś trafiłam na taki cytat, który był o tym, że to na takim neurologicznym, fizjologicznym poziomie ma też taki sens, że pamiętam to z było sobie życia, że te ścieżki nerwowe, które służą do przeżywania bólu i do przeżywania przyjemności, to są te same drogi. I pamiętam taki odcinek było sobie życia, jak takie ludziki z ogonkami biegały i to były te takie przekaźniki bólowe i po tych samych ścieżkach biegały te, które się zajmowały przyjemnością. I jak szczęście. My tam jakoś je zaciśniemy jedne i one nie mogą krążyć, to gdzieś to wpływa na te drugie. Że one też nie mają jak krążyć. Nie mają tych ścieżek, po których mogą tu. Tak, więc to bardzo dla mnie ciekawe i w ogóle to jest taki obszar, który jakoś chciałabym oglądać. No, nie, dla mnie bardzo taka moja definicja szczęścia to jest właśnie jakoś takie obejmowanie jednego i drugiego i tego, że są te zaspokojone potrzeby w moim życiu i ta przyjemność. I ten drugi kawałek. Tak, jak nie? Też jak myślę o szczęściu, to nie myślę o sytuacji, kiedy ktoś mi zabiera to trudne, albo mówi mi, że tego trudnego nie ma, albo mówi mi, że mam być właśnie szczęśliwa. Be happy. Be happy, tak. Tylko, że to szczęście to jest takie miejsce, gdzie ktoś mnie przyjmuje z tym, co jest trudne. Że tak. Jakoś ma okej z tym, że ja mam też i te trudne kawałki. Że ktoś się tego nie boi we mnie, że jakoś bierze mnie całą, nie? Właśnie w tej bogactwie i różnorodności. No. No. I ostatnio jak słuchałam podcastu takiego For the Wild z Bio Komolafe, to on użył takiego słowa witness. Nawet powiedział, że nie chodzi o witnessing, żeby być świadkiem, tylko żeby być z tym kimś i z tym jego przeżyciem. Jakoś bardzo mnie to słowo tak cieplutko mi zrobiło. A opowiesz trochę, jak to jest, na czym polega taka witness? Wiesz co, nie, ale to będzie jakaś moja interpretacja. Dobra. Tego, bo on dużo nie opowiadał o tym, tylko użył słowa witness, a potem jakoś powiedział, nie, to nawet nie chodzi mi o to, żeby być witness, czyli żeby świadkować, tylko o takie witness. I to jest taka jakaś piękna gra słów też po angielsku, że to tak brzmi podobnie. Nie jesteś tylko obserwatorem. Nie jestem tylko obserwatorem i nie widzę tego z jakiegoś takiego większego dystansu, z większej odległości, ale jestem jakoś bliżej. Dla mnie to jest o chyba takiej fizycznej też bliskości, to takie witness, albo właśnie jakiejś takiej emocjonalnej otwartości na to, że ja będę tu przy tobie. A świadkowanie jest takim, jakim jest bardziej z takiego miejsca obserwatora, z jakiejś większej odległości. Nie wiem, a jakby to było dla ciebie?
Wiesz, jak słyszę to witness, to słyszę taką, trochę tak jak się używa takiego określenia, życzliwy obserwator, życzliwy świadek, czyli że to nie jest tylko, że jestem i widzę, ale też mam jakieś takie nastawienie w sercu ku tej takiej drugiej bliskości. Myślę sobie o takim momencie, kiedy jakoś nie tylko jestem i patrzę i obserwuję, tylko jakoś daję ci znać, że jestem. Że ty wie, że jesteś świadoma tego, że jestem z tobą. Tak, że jakoś ci mówię, nie? Mówię ci na przykład, że jeśli jakby jak potrzebujesz płakać, to płacz, tak? Albo mówię ci, że cię widzę, nie? Że jestem taki jakiś element też tego, no bo jak ktoś jest obserwatorem, no to wyobrażam sobie, że jak ktoś mnie obserwuje, to ja mogę nawet nie wiedzieć, że on mnie obserwuje, prawda? Tak. A w tym byciu, tym życzliwym świadkiem jest taki element też takiego zanurzenia w tym, że ktoś widzi. Że to ma jakiś taki wpływ na moje doświadczenie, jak wiem, że ktoś ze mną w tym jest. Tak, tak, tak. Nie? Że jest jakieś takie... Takie poczucie wspólnoty. Chociaż to ja przeżywam. Objęcia. Chociaż to ja przeżywam, chociaż wiem, że nie wiem, ty tego za mnie nie zrobisz, ale że jesteś w tym ze mną i to wnosi... No, że ta obecność i ta świadomość tego, że jesteś obecna i właśnie życzliwa, z bliskością, akceptacją, otwartością na to, takim przyjęciem, że ja się, hej, tu nie musisz być dzielna, nie? Trochę jak dzisiaj oglądałaś Buffy i była ta scena, gdzie Tara rozmawia z Willow. I mówi, że tu możesz to, być. To ja, Willow, to tak. Nasz pokój. Tu możesz nie być taka, nie wiem, twarda, dzielna, odważna. Tak. Tu możesz się martwić. Tu możesz nie wiedzieć. No. Tak, tak. Jakoś też myślę sobie o takim kawałku, że który, no bo takie bycie świadkiem, to trochę też jakoś wiesz, że pojawia się taka myśl, że to, co z tobą się dzieje, jakoś w ogóle nie dotyczy mnie, nie wiesz, nie. Że twoje przeżycie to jest moje, moje przeżycie to jest moje, a jednak w różnych sytuacjach życiowych jakieś te rzeczy różne są. One się trochę stają moim doświadczeniem. Ja bardzo często, jak widzę kogoś, to jakoś to wzbogaca moje życie. Wiesz co, bardziej myślałam o tym jeszcze wcześniejszym kawałku. Jakoś może mi się uda w odniesieniu do tego opłakiwania tutaj, nie? Że jesteśmy tu razem na wyjeździe. Są różne rzeczy, które świętujemy. I teraz ty mi mówisz o tym, nie wiem, że tęsknisz za różnymi osobami, że opłakujesz tu, że ich z tobą nie ma. Albo, że myślisz sobie, jak to by było fajnie z nimi tam, nie wiem, tam te róże sadzić w tym ogródku, nie? I myślę sobie, że to bycie życzliwym świadkiem dla mnie zawiera też w sobie takie pomieszczenie tego, że jednocześnie ty możesz świętować bycie tu ze mną i jednocześnie opłakiwać coś, że to, wiesz, że nie ma tego kawałka, o rany, to coś leci tu ze mną, jak ty chciałabyś być z nimi, to znaczy, że ja coś robię nie tak, skoro ty mi mówisz, że tęsknisz. Że tęsknisz i że tak. No, nie? Tak, 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 że jakby ten kawałek historii się nie pojawia. Tak, że to, że jakby jak można być z kimś i towarzyszyć komuś w opłakiwaniu, albo jak można opłakiwać coś w czyimś towarzystwie, żeby nie pojawiał się ten element, że skoro ty opłakujesz, to widocznie... To, ja coś robię nie tak. To, tak, albo to pozytywne, które dla mnie jest ważne i pozytywne, to dla mnie nie jest takie. To dla mnie nie jest takie, nie? I że to może być, że to jednocześnie może być i takie, nie? Że jednocześnie ja mogę świętować, że jesteśmy tu razem, że te wszystkie rzeczy razem robimy i jednocześnie, nie? Mieć ten kawałek. I że to jedno, i to się, że to się nie wyklucza. Że to się nie wyklucza, znowu to moje złote zdanie, które Sylwia bardzo jakoś prowadziłaś do mojego życia. No. Tak, że to się nie wyklucza. No. Nie? Ale dzięki, że o tym powiedziałaś, bo no w ogóle o tym nie pomyślałam, że tak może być. Jakoś, wiesz. Ja myślę, że tak mega często. Myślę, że tak, ale jakoś, wiesz, nie, fajnie, że to zostało wypowiedziane. Świętuję to.
że zwróciłaś na to uwagę. I bo sobie myślę, że czasami, że wiesz, że to jest trochę takie, że ktoś opłakuje, a ja opłakuję w tym samym czasie coś swojego. Nie? No dobra, czyli co na przykład? No, że nie wiem, takie pragnienie, żeby nie wiem, żeby może usłyszeć i że dzieją się, używając, jakoś wracając do tego twojego przykładu, że dzieją się też takie rzeczy tutaj dla mnie, które są wzbogacające, karmiące, o lekkości, że jest mi tu fajnie, że nie wolałabym teraz kupić biletu i wrócić do domu na przykład, nie? Że może to jest o tym, żeby też o tym pogadać. Okej. Trochę mi to przychodzi taka do głowy sytuacja, kiedy na przykład razem podejmujemy jakąś decyzję i potem jakoś w tej decyzji, wiesz, no nie wiem, dalej z nią jakoś, z tą decyzją żyjemy, podążamy za nią, coś robimy. I taki moment, gdzie któraś z tych osób, albo nawet dwie, mogą powiedzieć o tym, że częścią tej decyzji są też różne wyzwania. No. No, nie? Na przykład, nie wiem, rodzicielstwo jest takim tak, dużym razem, doświadczeniem życiowym. Razem podejmujemy decyzję o rodzicielstwie i czy możemy sobie nawzajem siebie jakoś życzliwie sobie świadkować w tym, że bywa nam trudno. To jest bardzo trudne i w ogóle myślę sobie, że jakoś naprawdę bardzo rekomenduję manie takiej osoby, z którą się nie ma wspólnych dzieci albo wspólnych spraw, po to, żeby właśnie móc różne rzeczy poopłakiwać, ale jakoś idealistycznie wyobrażam też sobie taką sytuację, kiedy można to jakoś opłakać wspólnie. Tak. No wiesz, nawet myślę sobie... I że to nie jest o tym, że a to co, to wolałabyś, nie wiem, nie być w tej relacji, nie? Że właśnie, że... No myślę, że mogę mieć takie momenty, żebym wolał, w sensie, wiesz, że moja głowa może mi podsuwać takie obrazy. Może. Że... I że jednocześnie, trudno. Że jak mam te obrazy, to nie znaczy, że jakbym miała wybrać, to bym to wybrała. Może. Bo równocześnie, nie? Poczekaj, bo równocześnie jakoś takim to, co w tej relacji między nami się dzieje, jest czymś, co chcę dalej, żeby było częścią mojego życia. Tak, i wybieram każdego dnia tą relację i mówię ci, że wybieram ciebie. Więc trochę to ma też dla mnie taki element takiej wiary w to, tak? Że jeżeli ja mówię, że z całą świadomością tych rzeczy, które jakoś oddałam, wybieram ciebie, to że wiesz, że ta druga osoba w to wierzy rzeczywiście, tak. Że to jest wybór. Że ma takie doświadczenia, że są w tej naszej relacji takie doświadczenia, nie? Jakieś takie momenty. No. Nie, że nie tylko wierzę, ale jednocześnie jakoś doświadczam nie? Jakieś jest to żywe takie. No. Jakiegoś wsparcia, takiego, no nie wiem, no czegoś, że tak, że jednocześnie bardzo wiele potrzeb zaspokajamy w tej relacji. Tak, ale też myślę sobie o takim kawałku, wiesz, że czasem wybieram jakąś relację i coś ważnego dla mnie się w niej dzieje, mimo że wiem, że różne potrzeby na przykład będzie mi trudniej zaspokoić, nie? Tak. Jest takie przekonanie, mam wrażenie, w naszej kulturze, że my wybieramy tylko to, co jakieś, nie wiem, jak to powiedzieć, że ja wybiorę tylko tą osobą, z którą jakoś najłatwiej i najlepiej różne rzeczy się robi. Aha. I jak się okaże, że z kimś jest trudniej, to zaraz jakoś z tego zrezygnuję. Czyli, że cała relacja jest do, nie wiem. Próbuję znaleźć jakiś przykład. No. Bo jakoś słyszę to często od ludzi, ale jakoś bardzo mi się to łączy. Wiesz, to jest taki kawałek, jeżeli chodzi o, wydaje mi się, takie związki romantyczne. Jest, wiesz, że jak już jesteśmy parą, taką, nie wiem, małżeństwem, czy jakoś decydujemy się, że jesteśmy razem, tak. To, że już wtedy ja innych ludzi nie potrzebuję tak bardzo w moim życiu do zaspokojenia swoich potrzeb. I że jak potrzebuję... Dobrze, to wiem chyba o co mi chodzi. No. Że jest takie przekonanie, tak, że jeszcze mi chodzi o krok dalej. Okay. Że jest takie przekonanie, że ja wybrałam tą osobę, ponieważ ta osoba jest najlepsza w różnych rzeczach. Czyli, że ja nie tylko... Że nie tylko nie ma innych strategii, tylko, że ta strategia w ogóle jest jakaś najlepsza. I na przykład...
że to nie wiem, że to jest osoba, która najlepiej dziećmi się zajmuje? Nie wiem, najlepsze z łóżku, najlepiej się gotuje, najlepiej się komunikuje, tak? Okay. Czyli, że skoro na przykład ja znam inną osobę, z którą mi się łatwiej rozmawia. Okej. Okay. Tak? Mm-hmm. Z różnych powodów, no nie wiem, przychodzi mi do głowy, uczę się komunikacji, uczę się rozmawiać, mam inne osoby, z którymi się jakoś dobrze rozmawia, no to skoro ja nie jestem, skoro ta osoba, z którą jestem, którą wybrałam, nie jest najlepsza w komunikacji, no to znaczy, że ja nie będę chciała bez nią tego robić, aha, niż komunikować, skoro są osoby, które są lepsze. Okay. I mam wrażenie, że to jest o tym, że no ja mogę wybrać kogoś jako osobę, i jako całego człowieka, i mogę mieć inne osoby, które jakoś, nie wiem, potrafią różne rzeczy bardziej. Mhm. Nie wiem, tak jak potrzebuję lekarza, idę do lekarza. No. Tak, który lepiej tak. się zna na różnych rzeczach. Tak. Potrzebuję restauracji, idę do kucharza, który lepiej gotuje. I to, że mam kucharza, który lepiej gotuje, nie oznacza, że. Chcę sobie pogadać, idę. Do kogoś? Do kogoś, kto. Tak. Ale ciebie wybrałam jako osobę. Tak? Ciebie. I jakoś jako całość tego, tej twojej unikalności, indywidualności. I jakoś wracając dużym kółkiem do opłakiwania, no, może być tak, że w tej relacji opłakuję różne rzeczy, które są trudne. I które chciałabym, żeby były łatwiejsze, bo widzę, że gdzieś tam są łatwiejsze. Ale to dla mnie nie znaczy, że ta relacja nie ma dla mnie wartości i że rzeczy, które świętuję w tej relacji i które są dla mnie, właśnie są zaspokojeniem różnych moich potrzeb, nie są dla mnie wartościowe i ważne, i że ich nie wybieram. I mogę wybierać jakąś strategię, równocześnie opłakując to, że ta strategia jest trudna. Okej. Okay. I że wymaga pracy. Tak. Nie? Tak. Że decyduję się na dziecko, rozwój przez kontakt z dzieckiem jest trudną strategią, wymaga kupę roboty i mogę wybrać tą strategię i mogę świętować to, że mam taką relację i taką strategię, mimo że jest wiele, wiele sytuacji, kiedy ta strategia jest trudna. Czyli, że trochę ja bym powiedziała, że my w swoim życiu wybieramy to, co jest jakoś najlepsze dla nas dostępne do zaspokojenia naszych potrzeb, ale ponieważ tych potrzeb jest dużo i życie jest skomplikowane, to nie zawsze ta strategia, którą wybieramy, jest tą strategią najłatwiejszą i nie zawsze jej wartość polega na tym, że jest najłatwiejsza. Że jest najłatwiejsza. No. I myślę sobie też o tym, że ja wiesz, o takim strachu, że skoro ja opłakuję i skoro mówię, że ta strategia jest trudna, to znaczy, że jak znajdę inną, łatwiejszą strategię, to ją wybiorę. Bo to też nie zawsze. To nie zawsze tak, tak się dzieje, bo tak. czasem ta strategia właśnie, która nie jest łatwa, ma sens. No albo łatwo mi będzie tą strategią o coś tam dbać, ale już na przykład w tej relacji o coś innego mi będzie trudno dbać. Trudno dbać. To jest skomplikowane i w ogóle. Tak, ale bardzo mi się kojarzy, wiesz, to z jakimś takim życiowym. Tak, to życie się dzieje. Życie się dzieje. Bardzo mi się kojarzy z takim życiowym kawałkiem, jak my jakoś boimy się, ja myślę, że sami przed sobą się boimy do siebie dopuszczać tej myśli, że dana strategia jest dla nas trudna. I jakoś sami boimy się spotykać z tym swoim opłakiwaniem, bo mamy taki strach, że jak sobie uświadomimy to, co mamy do opłakania, to, to porzucimy to trudne automatycznie i zostawimy, a ponieważ widzimy tą wartość, to boimy się tego. I to jest dla mnie znowu o takim ruchu, takim byciu i przy jakby zauważaniu tego, co to wnosi do mojego życia i dlaczego ja to wybieram. I jakby za czym jeszcze tęsknię w ramach tego, że ja to wybrałam, nie? Że jakby, że to opłakiwanie, że to jest, że to też jest ruch między jednym a drugim. Tu mi przychodzi do głowy taki kawałek, który na kampie o przyjemności się pojawił.
Bardzo to jakoś ma sens dla mnie, że gadamy o opłakiwaniu łącznie z przyjemnością i tego No. typu rzeczami. Że pojawił się na kampie o przyjemności taki kawałek, że jak będę podążać ze swoją przyjemnością, to No. będę wybierać tylko rzeczy typu jedzenie czekolady cały dzień. Spanie cały dzień. I Tak. bardzo to jest dla mnie o tym, że jakoś dopuszczenie tego, że różne strategie są trudne, niekoniecznie spowoduje, że ja z nich zrezygnuję, bo one mogą być trudne, ale nieść w sobie jakąś wartość dla mnie ogromną. I to, że ja opłakuję różne strategie, które wybieram, wcale nie znaczy, że ja od razu się poddam i wybiorę co innego. Ale może zacznę szukać, jak krok po kroku, jakoś malutkimi, wiesz, że zobaczę, że to mi trochę pomaga zobaczyć, czego ja bym chciała więcej w tym doświadczeniu. W Pomaga mi jakoś dla mnie też wpuścić ciekawość do właśnie niego. tak. I w ogóle jakąś taką nadzieję, że w ogóle, że mogę szukać, jak to robić. Możemy razem szukać, jak to robić. Nie wiem, o coś tam dbać ważnego w taki sposób. Jakby jednocześnie nie wierzę, że da się tak znaleźć, żeby wiesz, właśnie niczego nie opłakiwać, ale że może otwiera mnie na jakieś takie aktualizacje tego, jakie strategie wybieram do dbania o moje potrzeby. To mi przychodzi do głowy taki kawałek, który Tara Brach mówiła o, mówi, że jakoś jest akceptacja, jest inspiracja. Tak, czyli z jednej strony, że przyjmuję to, co się dzieje teraz, przyjmuję tę strategię, akceptuję to, że jest kawałek do opłakania. Tak, a opłakiwanie pomaga w akceptowaniu, nie? Tak. Świętowanie jest, nie? A z drugiej strony właśnie to akceptowanie, opłakiwanie, świętowanie, zauważanie tego, co jest, jakoś właśnie wprowadza ten kawałek życia i zmiany. I to, że można właśnie zobaczyć te miejsca, gdzie może na przykład jakaś ciekawość się uruchamia. I taka chęć sprawdzenia, jakby było coś, jakbym zrobiła trochę coś inaczej. No. No. Ja w ogóle pamiętam, że w ogóle chciałabym też pogadać o takim kawałku, jak nasze dzieci opłakują. I o. W ogóle nasze, no nie, no w sensie dzieci, nie? Dzieci. Ludzkie w sensie. Że jak patrzę na dzieci, to często widzę, jak dużo bardziej mają, że właśnie robią to na co dzień, nie? Wychodząc z placu zabaw, płaczą, bo o rety, wolelibyśmy zostać tu dłużej, a się tak dzieje, że nie wiem, że wychodzimy. Albo się, dla mnie wkurzanie też jest czasami takim kawałkiem opłakiwania, tak, nie? Tak. Że to opłakiwanie i to, jak to, jakie zachowanie gdzieś tam temu towarzyszy, to, że łatwiej to zobaczyć, że dla mnie u dzieciaków niż u dorosłych, że potem jak stajemy się dorośli, to taki mamy kawałek takiego przykrywania tego. Ja sobie myślę, dużo znam z życia swojego nawet takich sytuacji, kiedy z dziecka opłakiwaniem jest trudno i kiedy no. dorosłym jest trudno być tym życzliwym świadkiem. Przychodzi mi do głowy taka sytuacja, jak przychodzę z nienacka po moje dziecko do przedszkola, a ono pierwsze, co robi na mój widok, to zalewa się łzami, bo spodziewał się babci. Albo wychodzimy z kina i coś się wydarza, takiego, wiesz, malutkiego, jakieś takie, nie wiem, drobne niepowodzenie. I moje dziecko mówi, cały dzień zmarnowany. Tak. I ja tu jestem w takiej energii, że tak było fajnie, a on mówi, po prostu cały dzień mam zmarnowany. Albo jak dzieci dostają prezenty i dorośli są z taką radością na to, że w ogóle z takim, wiesz, nastawieniem, że my jesteśmy w takiej energii świętowania i tego, że coś fajnego nam się uda znaleźć, coś, co dziecko na przykład o tym bardzo marzyło. Się okazało, że nie ten kolor, albo że już nieaktualny. Albo że dziecko dalej marzy i to marzenie właściwie zostało spełnione, ale okazało się, że to nie jest aż takie, wiesz, jak miało być. A jutro być. Już ma kolejne marzenie. Tak. Że na przykład człowiek sobie wyobrażał, jak to będzie fajnie, jak mu się to marzenie spełni i okazało się, że te emocje się nie pojawiają. Przychodzi mi do głowy taka sytuacja, jak myśmy mieli w ogóle tak w naszym domu, że pizza
I takie, wiesz, że zagniatasz ciasto drożdżowe, takie mąka, woda, oliwa, czy takie naprawdę, wiesz, swoje, nie przynosisz ciasta gotowego, tylko naprawdę na zagniatasz. No i to było coś takiego, co było dużą częścią naszego życia. Ja pamiętam, był taki czas w naszym życiu, kiedy ja prawie codziennie na śniadanie do szkoły pizzę robiłam. 20 minut i wiesz, gorąca była gotowa. I któregoś dnia wzbogaciliśmy się w fantastyczne urządzenie pod nazwą Thermomix. No i ja postawiłam to urządzenie Thermomix i włączyłam na te 2 minuty i wyłączyłam. I tam jest już gotowa, jakby ktoś nie wiedział, gotowe ciasto po tych 2 minutach drożdżowe, zagniecione. No i moje dziecko się rozpłakało, jak mu to pokazałam. Po pierwsze dlatego, że był zaskoczony tym, że to tak szybko, ale po drugie jakoś no to było takim opłakaniu takiej straty całego tego przyjemnego procesu gniecenia. Tak. I że tego, że się, jakoś, nie? Tego, że on się nauczył to robić, nauczył się zagniatać to ciasto sam i umiał sam to zrobić. A teraz ja mu w 2 minuty pokazałam, że maszyna to może zrobić. To było, ja nie wiem, myślę, że z 10 lat temu albo coś w tym stylu i przez te kolejne 10 lat mój syn korzystał z Thermomixa do robienia ciasta drożdżowego na pizzę mnóstwo razy, nie wiem, tak? Dziesiątki razy, ale w tamtym momencie pierwsze, co potrzebował, to opłakać tą stratę tej możliwości robienia tego. Chociaż nawet ja mu potem powiedziałam, że słuchaj, jeżeli ci bardzo zależy, żeby robić to ręcznie, no to, jak to nie ma problemu, tak. Możesz gnieść. Ale to płakanie w ogóle nie było o tym, że on nie chciał używać tego, wiesz, Thermomixa. Tak, tego, to było o jakimś takim, że się kończy jakiś że się, czas. Tak, nie? Tak, że się coś zmienia. Tak, no. No że trochę coś ja jest... pamiętam, jak się przeprowadziliśmy rok temu i bardzo czekałam na tą przeprowadzkę i w ogóle. I jednocześnie pamiętam, jak usiedliśmy tam w nowym domu? Nie, ale na Mokotowie jeszcze w jakimś takim miejscu. Mówię, jeju, będę tęsknić za tym kwadratem, nie? Za tymi tutaj miejscami, za tymi sklepikami. Ja teraz często jak przyjeżdżam i pogadam sobie z panią Agą w sklepie, to aż mam, wiesz, łez, a że się łatwo wzruszam, to mi łezka się kręci wokół, nie? Że tyle lat tu przychodziłam i co rano i... Więc to jedno i drugie jakoś tak Łączy się, tak. No myślę o takim kawałku, który trochę ja znam, jak wiesz, jesteś w tym nowym miejscu, a dzieci ci mówią, że mogliśmy tam zostać, bo tam było lepiej. Tak. Po co żeśmy się tu wyprowadzali? I to trudno słyszeć, jak włożyłaś tyle, nie? Że jeszcze jak to jakoś włożyłaś w to jakoś dużo energii, wysiłku, nie wiem, długo to trwało i już, nie wiem, właśnie chciałabyś tak się pocieszyć tym, a tu I jeszcze, a zastanawiam się, nie, bo mi się wydaje, że jak masz sama takie kawałki, że ty też masz do opłakania jednak rzeczy związane z tą przeprowadzką, to jeszcze trudniej jest pomieścić ten żal u tego dziecka. Tak. Nie? Jak sama masz takie myśli, że tutaj różne rzeczy były łatwiejsze i po co nam to było, nie? To jeszcze trudniej jest tym, że to dziecko jest trudno. Dziecku albo partnerowi, albo komuś tam jeszcze. Tak, no. Że w ogóle takie to, wiesz, oddzielanie, co jest twoim doświadczeniem, przy czym teraz jesteśmy uwagą, nie? Zobaczenie, co mi to robi gdzieś, umiejętność, nie wiem, powiedzenia sobie, że za chwilę i wrócenie do tego i nie wyjmowanie wszystkiego naraz, nie? Że tobie jest trudno, to teraz mi trudno, bo tobie trudno i nagle się z tego robi takie to jakoś... To umiejętność tego oddzielania, to widzę, że mnie wspiera w tym, żeby się, jak to jest, nie wiem, opłakiwanie dziecka, to żeby pozostać przy nim, a potem jednak do siebie wrócić jakoś nie naraz. Tak, ja sobie mam wrażenie, że trudno też jest wtedy, kiedy ja bardzo się staram nie opłakiwać i bardzo się staram nie widzieć różnych swoich trudnych rzeczy. I w momencie, kiedy dziecko wnosi ten swój kawałek, to trudno już jest nie mieć kontaktu z tym swoim, które tam czeka niezaopiekowane. Tak, takie, o ono, może? Nie? No, a ja tu się tak staram nie żałować zaciska tej zmiany. Tak. A ono tutaj. O, no. No. Myślę, że opłaki... Ale w ogóle też łatwiej o tym gadać, jak sobie w ogóle zauważę, że to jest to, co się we mnie dzieje, nie? Że o, kurczę, to, że w ogóle inaczej to wnoszę do
w taką, nie wiem, przestrzeń gadania o tym, nie? Że zupełnie inaczej, że to nie jest takie tylko jakieś takie, o dobra, zrobiło mi się trudno, tak, nie? I że to jakoś tak. Ale myślę sobie też o takiej sytuacji właśnie, kiedy ja i ty uczestniczymy w podobnym, wiesz, mamy jedno wspólne doświadczenie, są takie sytuacje, że mamy wspólne doświadczenie. Nie wiem, coś razem zrobiłyśmy, albo się, razem się przeprowadziliśmy do nowego domu, albo razem wybraliśmy, że w naszym życiu zajdzie jakaś zmiana, nie? No. I trochę taką mam myśl, że czasem ludzie tak siadają, tak się zaczynają w tym opłakiwaniu przepychać. Czyli kto tu będzie tym... Czyli ból jest, mój ból jest większy niż twój. Czyli ból będzie pierwszy jakoś zauważony i ojojany. Jakoś trochę mam taką ciekawość w głowie, zastanowienie, czy na przykład da się to tak wnieść, żeby sobie to jakoś wspólnie, razem opłakiwać? Słuchaj, ja mam doświadczenia naprawdę w tym, kurka, środowisku NVC, czy jak to nazwać, że po prostu się ludzie umawiają na kręgi takie opłakiwania. Na kręgi, czyli nawet mówisz, że jest nawet więcej osób niż te dwie. Tak, tak, że na przykład jest jakieś doświadczenie, nie wiem, pandemia, zatrucie odry, że jakieś takie rzeczy, które wiem, że są w tej przestrzeni takiej społecznej i że porusza, że jest to jakoś trudne doświadczenie dla więcej niż tylko mnie, czy tam nas dwojga, i że się można umawiać na taki krąg, nie wiem, na takie spotkanie, w którym po prostu siądziemy razem i będziemy to wyjmować, będziemy o tym mówić, będziemy się tym dzielić, nie? No, tak samo, jak sobie myślę na przykład o takim, teraz mi do głowy taką fantazja na temat takiego kręgu, że na przykład siadamy sobie w kręgu, w takim swoim rodzicielstwie i opłakujemy ten czas bez dzieci, który już nie wróci, nie? Jakiejś takiej, wiesz, bez troski. No. Albo że jesteśmy razem z kimś i możemy opłakać ten czas, kiedy byliśmy w jakiejś takiej niezależności, która nawet jeśli bardzo jest nam dobrze z tą zmianą, to jest. To też tak, była jakąś ważną jakością. No tak, życiu, to jest tak, że jakaś droga jest niewybrana już, nie? No, wtedy. Tak. No. Ja więc sobie myślę o takiej właśnie przestrzeni, gdzie można jakieś opłakać swoje wybory, właśnie nawet w takim miejscu, gdzie to naprawdę były nasze wybory i my. I naprawdę jakby nie jest jakoś. I że nadal byśmy wybrali tę drogę. Tak, nie? Nadal byśmy tę drogę wybrali, nadal chcemy w niej być, nadal nie chcemy z niej schodzić. A właśnie to opłakanie takie razem z innymi ludźmi. Tylko właśnie sobie myślałam o tym kawałku, bo ty mówisz o tym szerszym kontekście. O tym we dwoje. A ja myślę o takim kawałku, kiedy myśmy razem wybrali i razem się damy i możemy opłakać. Ja mam też takie doświadczenie, że na przykład... Pamiętam, jak potrzebowałam sobie opłakać to, że bliska mi osoba po prostu, no, jest jaka jest, nie? Że z jednej strony jest wspaniała, piękna, wnosi w moje życie piękne rzeczy i jednocześnie wnosi bardzo dużo trudu. Ale ten trud nie był dla drugiego rodzica trudny. Jakby jest wyzwaniem tylko dla mnie, nie? Że ten drugi człowiek mówi, ja z tym nie mam trudno. To pamiętam, że tak jak mówiłaś, że fajnie mieć jeszcze kogoś trzeciego, z kim można pogadać, nie jeżeli to... No kogoś, kto jest gotowy to jakoś usłyszeć, albo właśnie posiedzieć ze mną i powiedzieć, dobra, no to dawaj to wszystko, co opłakujesz, nie? Tak, mam ochotę tutaj powiedzieć o takiej różnicy między powiedzeniem, ja z tym nie mam trudno, więc się aż tak nie przejmuj i nie, wiesz, nie przeżywaj. Albo powiedzenie, okej, ja z tym nie mam trudno, to mam przestrzeń, żeby ciebie usłyszeć z tym, że ty masz. Tak, a to w ogóle było tak, że ja może po prostu nie miałam takiego pomysłu, żeby z tą drugą osobą to popłakiwać. Sobie pomyślałam, jejku, to tylko mi jest tym trudno, nie? Tak, to jest dla mnie właśnie bardzo pytanie, czy to, że my mamy różnicę w tym, co chcemy opłakać. To, że to jest... Czy to musimy to samo mieć, tak? Nie? Czy to jest ta, czy ta różnica nas od siebie oddala? Bo mówimy, okej, to ty masz trudno, ja nie mam trudno, to w ogóle... Nie, że nie? To nie chodzi o to, że teraz będziemy ustalać...
Która jest wersja Która wersja prawdziwa? jest prawdziwa, tylko że w ogóle damy sobie prawo do tego, że ja mogę mieć tak i ty możesz mieć tak. I to się nie wyklucza. Tak. I nie? Że skoro ty masz trudno z czymś, a ja mam łatwo, to ja w tym momencie nie potrzebuję tego opłakiwać, więc jak ty potrzebujesz, to proszę. Ja to pomieszczę. Tak. To proszę. Czasami chyba mam też tak, odkrywam sobie dzięki tej rozmowie, że jak ktoś mówi, że ja nie mam tak, to że sobie myślę, że to już nie chcę o tym gadać. Nie? Bo? Ale nie wiem, bo nie sprawdzam, tylko po prostu wiesz. Zakładasz, że nie mam tak, oznacza... Że nie chcę o tym nie wiem, że no to cię nie wysłucham, to mi nie mów, czego ty potrzebujesz, tylko że to jest jakieś takie zamknięcie rozmowy bardziej niż taki jakby część tej rozmowy. Ja chyba mam takie doświadczenia jakoś z niedawnego czasu, które bardzo pamiętam, w którym komuś mówiłam, ja nie mam tak. Mhm. Ale jakoś mam też takie wspomnienie takiego zwolnienia, i naprawdę tak powiedzenia, słuchaj, ja nie mam tak, więc w tym momencie to ja mam przestrzeń na to, żeby pomieścić to, jak ty masz i jak potrzebujesz opowiedzieć albo potrzebujesz jakoś pobyć z tym, że ci trudno, to ja właśnie mam zasoby, żeby się z tym przyjąć. To myślę sobie, że fajnie, że o tym mówisz, to jak będę w takiej sytuacji, że będę miała inaczej, to wiem jakby co dołożyć, nie? Do tego kawałka, gdzie mówię, jak to jest dla mnie i jednocześnie zapraszam cię do tego, żebyśmy o tym sobie dalej gadali, żeby, nie wiem, że mogę tu siedzieć i słuchać i w ogóle, a czego byś, nie? A czego byś potrzebował, czy potrzebowała, jakby, że jak zaczynamy o tym mówić, to co? No. Sprawdzam czas. Tak, już ponad godzinę gadamy. Tak, to jest też jakoś chyba taki kawałek, który pojawia mi się w każdym w każdej pogadance, czyli kawałek opłakania tego, że nie da się powiedzieć o wszystkim, tylko że zawsze wybieramy jakiś jeden, wiesz, jeden obszar, jakiś aspekt, jakieś przykłady, o których mówimy i trochę opłakujemy to, że jakaś część tego tematu gdzieś się znajdzie w jakichś innych pogadankach. No, ile innych kawałków się znalazło. Tak, ile się wykopało, nie? No. Ile wyszło na wierzch. Tak. I no, świętuję, że to jest kolejna pogadanka w ogóle, w która? Tak, z kolei. Tak, nie. No i jednocześnie chcę też zaprosić do webinaru, który wymyśliłyśmy, który będzie towarzyszył tej pogadance i zapraszamy Was na webinar o tym, jak towarzyszyć komuś, kto doświadczył straty i potrzebuje opłakać. Tak. Myślimy sobie, że dużo naszych tych webinarów jest o takiej perspektywie osoby, która coś przeżywa i w czymś jest i jak się zaopiekować sobą. A to będzie webinar o tym, jak wspierać kogoś albo kogosiów. I jakoś mamy nadzieję, że to będzie coś nowego, świeżego, innego i cennego dla Was. No, myślę, że będzie tam też taki kawałek, jak się sobą zająć, jak mi, nie? Jak się przygotować. Jak się sobą zająć, jak mi trudno z kimś, że ktoś opłakuje. No. Nie, że będzie i ten kawałek, i ten. Tak bym chciała. Tak. Ja chcę też powiedzieć, że z Heleną Bielawską, która jest moją bardzo dużym wsparciem dla mnie, jest moją life doulą. Czyli ogarnia różne moje życiowe sprawy. Wymyśliłyśmy z Heleną taki podcast o rozstaniach, w którym też temat straty, opłakiwania przewija się, będzie się pewnie przewijać w każdym praktycznie odcinku, a pewnie też będą takie odcinki, które właśnie na ten temat będą. Więc też trochę więcej lekkości mam w rozmawianiu z Tobą o tym, bo wiem, że wrócę do tego tematu i że będę jeszcze go jakoś, wiesz, eksplorować i pogłębiać. Także jeśli macie ochotę zajrzeć, to zapraszam Was też do... Tak, podcast się tak nazywa, o rozstaniu. O rozstaniu, no. Tak. Jest już chyba 4 odcinki, będą kolejne. Więc bardzo jestem ciekawa też tego, co tam się wydarzy. Zapraszamy Was do wspierania tego podcastu na Patronite. Czyli jak sobie wejdziecie na Patronite, na Pani Swojego Szczęścia, to tam możecie dorzucić nam pieniądze.
Tak, i wypatrujcie też informacji o takiej naszej propozycji, która się będzie nazywać, już żeśmy tu z Sylwią ustaliły, wspólne człowieczeństwo. I to będzie taka propozycja, że jak ktoś ma ochotę... Człowieczeństwo bliskości, żeśmy ustaliły. Tak? No. Dobra. No coś, wiecie. Coś w tym, coś w tym stylu. Coś o człowieczeństwie było. W każdym razie, jeżeli ktoś z Was będzie miał ochotę nam zaufać i to dołączyć do nas na webinary pogadankowe na cały rok. Ten 2023, który coraz bliżej. To mamy taki plan, żeby wymyślić hasło na każdy miesiąc tego roku, żeby jak ktoś będzie miał ochotę właśnie, żebyście mogli trochę zobaczyć, o czym mamy ochotę rozmawiać. Te tematy jakoś przewodnie danego miesiąca będą i tematem podcastu, i potem tematem webinaru. Tak, i będzie można jakoś sobie zrobić taki prezent i na wiedzieć, że raz w miesiącu spotykamy się na webinar. I na gwiazdkę może będzie można sobie takie prezent zrobić, nie? Myślę, tak, że to jest możliwe. Mm-hmm. Zapraszamy Was oczywiście jeszcze na grudniowy podcast i grudniowy webinar. Mm-hmm. Czy my już mamy plany? Mamy. Mamy temat. No. Mamy, że temat będzie seks. Okej. Okay. To jest temat życzenia, czyli był zamówiony. Był zamówiony. Przez jedną naszą słuchaczkę. W czasie webinaru jednego. Tak, pamiętam. Był zamówiony. Tak. Chcemy powiedzieć, że jak ktoś nas trochę wspiera, to też trochę bardziej może zamawiać różne rzeczy. Może się dołączyć do takiej grupy na Facebooku specjalnej, która... Pogadamy. Której właśnie różne rzeczy można też napisać do nas bardziej jeszcze i my jakoś bardziej ogarniamy, co tam się dzieje. I każdy, kto chociaż przez udział w jednym webinarze nas wesprze, to może tam do nas dołączyć. Więc komu mało naszego towarzystwa, to zapraszam. Tak, to zapraszam. No i dzięki za dzisiaj. Dzięki Sylwia za dzisiaj. Dzięki Oga. Idziemy. Dzięki. Idziemy zwiedzać. Idziemy do, tak, na dwór. Chyba do tego. Pójdziemy do ogrodu botanicznego. Idziemy do ogrodu. Pa, pa. Pa.